Więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Piotr, Radio Antykapitalistyczne. Jest z nami Serafima. Witamy. A dobry wieczór, szanowni państwo. Dziękuję bardzo za kolejne zaproszenie. No, jeśli ktoś nas od dłuższego czasu słucha, no to może panią Serafimę kojarzyć już kiedyś przy okazji właśnie innych podobnych w zasadzie wydarzeń na Białorusi. Rozmawialiśmy już na właśnie podobne tematy. No dzisiaj ponownie jesteśmy świadkami pewnego rodzaju kryzysu politycznego i postanowiliśmy zaprosić właśnie panią, żeby nam opowiedziała z perspektywy Białorusinki, jak to właśnie wszystko jej oczami wygląda. Więc już przechodząc może do pierwszego pytania, czy może pani coś powiedzieć o neonazistach w Białorusi? Tam ilu ich jest, czego chcą, jakie mają poparcie w kraju, czy Zachód ich wspiera? Dobrze, ale ja jak i w poprzednim wywiadzie będę czytać przygotowane odpowiedzi na pytanie, bo od początku COVID-u nie byłam w Polsce, długo nie mam praktyki językowej. Jeżeli coś będzie nie bardzo zrozumiało, proszę pani Piotra mówić o tym i podpowiadać, bo mój słownik w dziedzinie politycznej jest bardzo biedny. No jasne, no zdaję sobie sprawę, to jest specyficzny język, że tak powiem. Tak, tak, i długo w Polsce nie byłam. Ale na początku rozmowy chciałbym akcentować uwagę na tym, że w wywiadzie pod agresją zachodnich państw, kiedy będę mówić, ja będę mieć na myśli polityków. Prosty europejski naród jest ofiarą tej polityki i Białorusini nie mają pretensji do prostego narodu. No i przed tymi nacjonalistami, po co ich finansują? Wyłącznie dla rozpętania III wojny światowej Zachód, pod moim względem, finansuje białoruskich nacjonalistów i nakłada sankcje na Białoruś. Ameryka rękami Europy chce zniszczyć Białoruś i zbliżyć się do Rosji. Zachodnie media kreują obraz wroga z Białorusi, aby uzasadnić planowany atak militarny na Białoruś. Samoloty NATO już prowokująco lecą do granicy białoruskiej. Я не жартую зараз о війні світовій, для того, якщо НАТО почне стріляти по Білорусі, панцям європейським не буде місця на континенті. Бо Білорусь сама є слаба, щоб поконати військо НАТО. Але в разі вибуху діянь воєнних поможе нам наш вірний союзник Росія, диспонуючи найпотужнішим броню на світі. Росія... Я jestem pewna, że Rosja zniszczy wojsko NATO, aby NATO nie znalazło się na rosyjskich granicach. O, bardzo mnie jest strasznie z tych czasów, jak zaczęli do nas przylatać samoloty NATO dla naszej granicy, bo w tej wojnie może zginąć cała Europa. I jest naprawdę nam bardzo strasznie z tego powodu, bo w tej wojnie będą bardzo wtedy zniszczone tereny Polski i Białorusi, oczywiście. No i teraz o tych nacjonalistach, których finansują. Bo nacjonaliści nasi, oni już są w porównaniu z latem, są bardzo spokojni. I dlatego teraz potrzebuje sankcji, żeby już głodny naród wyszedł na ulicę. Białoruski nacjonalizm jest podstawą ideologii opozycyjnych partii politycznych, w tym Białoruskiego Frontu Ludowego. Liczba członków tej partii na 1 stycznia tego roku jest równa 1997 osób. Konserwatywnej partii chrześcijańskiej Białoruskiego Frontu Ludowego 1127 osób. Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej Gromada 1114 osób. To są partie polityczne. A łączna, bo w pytaniu było ile tych nacjonalistów. I wtedy ja myślałam, że lepiej wziąć statystyki oficjalnej i dzwoniłam i do partii, i do Ministerstwa Sprawiedliwości. Łączna, czyli ogólna liczba członków tych trzech partii to 4228 osób. To jest 0,05%
od całej liczby ludności Białorusi bez uliku dzieci. Nawet jeżeli zwiększymy w 25 razy liczbę partyjnych nacjonalistów, bo są nacjonaliści bezpartyjni, to nadal jest ich bardzo mało. 1,38% od liczby ludności, nie licząc dzieci. Ну, але нават ежелі бандзімы не в 25 разы павеньшыць, а яшчэ венцый, то вшыстко, ну, можа быць не 1,68%, но нават ежелі выобразімы же іх 10%. Но то не, они не могу мувіць же сом веньшощом націоналісті на Беларусі, а нас не націоналістов сом мало. Całkowita populacja Białorusi na początku tego roku wyniosła 9 349 645 osób, w tym dzieci poniżej 15 roku życia. 1 678 547 osób. Nie udało się zidentyfikować z ksiąg statystycznych osób w wieku 16-17 lat, więc brały one udział w obliczeniu procentu wraz z populacją osób dorosłych. Może być w tym taki mały błądzik, bo ich Białorusini liczą razem z dorosłymi, 17 i 16 lat. Tak więc na podstawie danych statystycznych, które otrzymałam w Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Białoruś, a tak samo dzwoniłam do porównania liczb do opozycyjnych partii, żeby uniknąć błędu, mogę stwierdzić, że liczba nacjonalistów na Białorusi, nawet jeśli i sięga 1,38 ogółu ludności kraju, to nadal ten procent to mniej niż 1,5%, nie ma prawa do zmiany życia więcej niż 90% populacji. I tutaj chciałabym powiedzieć trochę o trzech typach nacjonalistów. Pierwszymi są dzieci i wnuki kolaborantów, którzy poprzez propagandę biało-czerwone-białej flagi morderców chcą się przed sobą usprawiedliwić. Ich duszy dręczy pamięć społeczna, są spadkobiercami morderców. Druga są obywatele Białorusi o polskich korzeniach, którzy swoją przyszłość wiążą z Polską. Ci ludzie nienawidzili reżimu sowieckiego, czyli radzieckiego, a także należą do obecnego. Dla tych ludzi Majdan jest oknem na bogatą i obiecującą Europę. Jeszcze inni to przypadkowi nacjonaliści. To ludzie, którzy dołączyli do nacjonalistów z różnych powodów. Z przyjaciółmi, prosić schronu politycznego w celu się przeprowadzić do Europy. Nawet kiedy ja zaczynałam uczyć język polski, to tacy ludzie mi dawali takie polecenie: wiesz, możesz wyjść na protest i będziesz w swojej Polsce. No ale po co? Ja lubię Białoruś, Polskę też, ale ja nie protestuję. I zarabianie, są jeszcze w celu zarabiania pieniędzy ludzie, i są ludzie, którzy chcą zmian, ale tak naprawdę nic nie wiedzą o ideologii nacjonalistów. Nacystowskie pozdrowienie Żyje Białoruś pozwala zidentyfikować nacjonalistów wśród ludności cywilnej Białorusi. Oni tworzą bazy danych osób, które mają zostać osądzone i zabite. No kiedy one dostaną władzę, jeżeli, jak one marzą o władzę. Jednym z takich zasobów jest Czarna Księga Białorusi. O tej czarnej księgi mówił i Roman Protasiewicz, bo dziewczyna Zofia też dotąd dodawała informacje, ale ja jestem podpisana na tą księgę i do dziś dotąd dołączają ludzie, dodają ludzie do tej bazy. To jest baza ekstremistka. Jeśli chodzi o neonacyzm, to KGB, czyli Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Białorusi i milicja nie pozwolili tej działalności się rozpowszechnić, no, w takim strasznym jej kontekście praktycznie, ale w telegramach piszą, że zabiją nas. Ja też otrzymałam takie komentarze w telegram. Osobiście ja nie widziałam swastyki.
A nacjonaliści rozpoznają tylko język białoruski, ale sami nie mówią czystym językiem białoruskim. W ich mowie jest wielu polonizmów. Walczą o przyjęcie biało-czerwono-białej flagi, pod którą podczas II wojny światowej kolaboranci współpracujący z niemieckimi okupantami zabijali Białorusinów. Weterani Wielkiej Wojny Ojczyźnianej zwrócili się do prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki o zmianę biało-czerwono-białej flagi zabójców. Większość mieszkańców Białorusi głosowało za czerwono-zieloną flagę, która dziś jest oficjalnym państwowym symbolem niepodległej Białorusi. Dlatego nie są u nas dużo nacjonalistów, są oni teraz już spokojniejsze, ale w internecie wszystko jedno piszą, na ulicy nie wychodzą, chociaż i widzę na przykład w Instagram, jakby oni wyszli z flagami swoimi, takie świeże posty, no ale w Mińsku na ulicach ich nie ma, nie zobaczyliśmy ich. Na Facebooku był u kogoś post, że na granicy polsko-białoruskiej śpiewali piosenki Mogutny Boże, ale już tego nie ma, co było na protestach po wyborach prezydenckich. Teraz już jest w Mińsku spokojnie w porównaniu z tym, co było. No to może jeszcze nie wszystko o nacjonalistach? No ja tak króciutko, bo cztery pytania, a zeszłym razem półtorej godziny było mało. No w sumie nie wiem za bardzo. Możemy zrobić tak, że przelecimy te pytania, a później spróbujemy jakoś w miarę pogadać, na ile oczywiście no, język nam pozwoli. Chyba tak najwygodniej będzie, na wypadek jakby właśnie taka luźna rozmowa, nie wiem, jakoś się za bardzo nie kleiła, co nie? Więc może właśnie teraz przez pytania no, przejechać, tak. A później się wróci do konkretnych wątków. Okej, tak, ale mówiłam o statystyce, liczbach, chociaż to jest też czas, żeby, no jak ktoś mi nie wierzy, mógł sprawdzić tą statystykę, liczby, o których liczyłam, bo jeżeli bym ja po prostu powiedziała, że ich bardzo mało, to skąd ja to wzięła? A jako ja wspieram Aleksandra Łukaszenkę, to ja chciałam zrobić takie statystyczne analizy dla słuchaczy, tak, że to są analizowane liczby, a nie ja tak myślę tylko. To wszystkie te linki będą do tych badań, do tych statystyk w zasadzie będą umieszczone w opisie, więc każdy może sobie sprawdzić, że no Serafima tutaj nikogo nie okłamuje, że to nie jest żadna propaganda, tylko to są normalne dane podane przez... Nie, dzwoniłam. Jedynie partia BNF byli bardzo źli po to, że proszę, a ja prosiłam tą statystykę i mówiła wszystkim, dlaczego to proszę. Tak, no ale ich jest mało i dlatego na przykład BNF nie chcieli nazywać swoje liczby i ja wtedy zwracałam się do Ministerstwa Sprawiedliwości, tam mnie długo pytali, po co to mi trzeba, gdzie ja będę o tym no, mówić i kim ja jestem. To oficjalna statystyka, którą na 1 stycznia była podana do Ministerstwa Sprawiedliwości kierownikami tych partii opozycyjnych. No, czyli generalnie no, liczby te nie są wzięte tak kompletnie, nie wiadomo skąd, tylko to jest... No tak, i powiększala ich 25 razy, chociaż i myślałam, że to za dużo powiększam w porównaniu tym, ile tych jest nacjonalistów. No, ale żeby ich nie obrazić, to można powiększyć i na 25, i w 50 razy, i w 100 razy, i wszystko jedno, ich będzie tylko 10%, jeżeli w 100 razy powiększymy. To no, wszystko jedno mało. Malutki margines. Podczas gdy właśnie generalnie, nie wiem na ile to widzisz, ale w polskich mediach i tak dalej, no to się przedstawia, jakby to był taki gigantyczny ruch generalnie, że tam ludzie nie cierpią tego Łukaszenki, on tam praktycznie, nie wiem, jak taki dyktator właściwie samą brutalną Oj, słuchajcie, od początku protestów obejrzałam i polskie media. I to, co widzę, co pokazywali polskie media, bo to głupstwo. I co teraz pokazują o tym samolocie, no o samolocie trochę później. No może następne pytanie, które chce pan odpowiedź?
Następne pytanie dotyczy Białorusinów, którzy siedzą w Polsce i zajmują się generalnie robieniem tych mediów typu Niechta, Biełsat i tym podobne. No tak, najpierw przygotował jedną odpowiedź. Potem po wywiadzie Protasiewicza, bo Protasiewicza już wszyscy obejrzeli i on tam o Nexto dużo mówił i finansowanie, dlatego ja potem jeszcze trochę przerobiłam. I chcę mówić trochę i o jednym Polaku i Białorusinu, którzy pracują w tych mediach. No to co o nich sądzę? Sądzę, że są oni oszuści. Bo pokazywają to, czego naprawdę tu nie ma. A jestem pewna, że Białorusini pracujący w Belsat i Nexta będą sprzedali swoją matkę za amerykańskie i polskie pieniądze. Niech oni lepiej pokażą amerykańską demokrację, niszczącą kraje i jak Izrael niszczy dziś Ukrainę. Tą sytuację z Ukrainą wszechstronnie analizuje ukraiński bloger Eduard Hodos. Роман Протасєвич в телевізії ОНТ дуже мовив о тих медіах. А я багато хотіла б тут вспомнити працівника Белсату, поляка, Матеуша Адамського, який від października 2016 року до марця 2018 року був директором Інституту польського в Мінську. Пан Матеуш спędził 2 лята на Білорусі. Współpracował z naszymi instytucjami kulturalnymi i śpiewał pochwały dla naszego państwa. Gdy tylko wyjechał do Polski, od razu zaczął obrzucać Białoruś brudnymi materiałami o krwawej dyktaturze, w tym na Facebooku. Okazuje się, że mieszkając przez 2 lata w stolicy Białorusi, on jeszcze ma żony z Białorusi, był głuchy i ślepy, nie wiedział, że nikt tu nikogo nie zabijał ani nie represjonował. No rozumiemy, ale za co płacą mu pieniędzy, to on i śpiewa. 22 maja tego roku w Mińsku zebrało 6 pracowników Belsat. No jak można do nich się odnosić, jeśli trzymają w biurze ubrania milicyjne dla fałszywych reportaży? Jeszcze moim zdaniem jest to, że ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku ściśle współpracuje z naszą opozycją i Belsatem. Najpierw podczas wręczenia nagrody Jerzego Giedroyca w 2017 roku wspomniany powyżej członek Belsatu Mateusz Adamski, no wtedy on był dyrektorem Instytutu Polskiego w Mińsku, wymienił ówczesnego konsula, wzywał zgromadzoną opozycję do odrodzenia Rzeczypospolitej w jej dawnych granicach. Wzywał Białorusinów do działania przeciwko władzy państwowej Republiki Białoruś. Ja byłam na tej imprezie i ja osobiście znam Mateusza Adamskiego. Jeszcze pewnie rok, półtory przed wyborami prezydenckimi prowadząca programów Belsat Białorusinka, poetka Waleryna Kustawa otrzymała od polskiego konsula zaproszenie do teatru opery i baletu i zamieściła te informacje na Facebooku. Przepraszam, ona i jej mąż poszli do teatru z konsulem. I dziwny zbieg okoliczności, ale po tej wycieczce do teatru zaczęła pani Waleryna jeździć po miastach Białorusi z dzieckiem tylko urodzonym na ręku i edukować młodzież o europejskiej demokracji. Uczestniczyła ona w imprezach Instytutu Polskiego w Mińsku, no i bardzo, bardzo o tej demokracji po całej Białorusi, bo zmieszczała ona na Facebooku takie listy, żeby pomagali jej jeszcze szukać dla dziecka, kto będzie tam z dzieckiem się bawić, dopóki ona będzie edukować. A dziecku było może być 3 miesiące od urodzenia. A moim zdaniem jest to, że Zachód za fałszywe materiały pokazywane na Belsacie karmi pieniędzmi zarówno Polaków, jak i Białorusinów pracujących w Belsacie. No i a co do Nexta, to ja bardzo źle stawię się do tego resursu, tym bardziej raz obejrzałam Nexta i potem już
не хце. Кеды они генеральны смерч нашых пілотаў Коу Баранович, застала показана Некста як прыгатаванне до выландавання самолёту РНР. И то мне так образило, же они смерч люди так показуем, так то я венцей не обижам Некста и мысли же тен засуп о ним навет нема отцо розмавить. Ну то про заходні, то о них мовіч, бо ежелі би, наприклад, то ми не ідеалізуємо нашого президента. Але в нашем краю нема того, что вказуем те ресурсы. Он не есть диктатором, я то ствердзам. Хоча ж и сам президент часом мови, приезжала до нас дзеннікарка така Аскерзаде. Ну, поляці теж обижали певне там вивід, і пан президент їй мові, приїхалась в диктатуру. Вона його пита, а пан є з диктатором? Он так. Ну так, он має дуже твердий характер, он має добрий характер. Президент з іншим характером, дуже менький, не змогу би тримати порядок на Білорусі. У нас дуже добрий президент. І навіть, власне, я вже зараз лічу його попросту святим. Бо му було б ліпій нас спшедач заходу, он би отримав венцій пінензи, і не мав би тиле проблем. Для того, хоча ж он і не швенти, а для мене швенти. Угу. Бардзо мі ще сподобало то здання, що ті з Біосату і так далі, то, щоб спшедали власне матки, то в тим вивіаді з Протасєвічем, що зараз власне зостав опубліковане недавно, якщо ще не мили, то... Слухав? Так. Але я ж ще контактувала з Агнєшкою Рамішевською, допоки вона мені не заблокувала. Ага. Втеді я ще була слухачем язика польського в інституті польським в Мінську. І я побачила у того Матеуша Адамського, бо я зараз його теж заблокувала, я не можу читати те брудоти, хто вже він пише о Білорусі, о тій диктатурі. Ну і втеді, то був певні 2017 рік, пані Агнєшка теж часто приїжджала на Білорусь, і пише то, що нема. І я почала попросту їй коментувати. Ну, але як в Польщі є демократія, я білорусінка, я пишу їй коментарі, ну, як пані ще не згадала, то може в коментарях за мною розмовити. Але пані почала писати мені через месенджера. О, я бачу, пані білорусінка так добре мови по-польську, а по цю пані мені пише такі коментарі. Ну, по то, що то є неправда. Я їй пишу, що пані то пише за пінензи, того нема на Білорусі. І пані мене заблокувала одразу. Ну, де є її демократія? Ну, ніх би поляці побачили, приїхали на Білорусь, але, ну, я запрашую панство завжди на Білорусь. Ну, нема тут тієї диктатури. То ще так у вас є ці американські диктатури? Так. Jeszcze dokończę, bo te, bo chciałem się właśnie odnieść, co to w ogóle za typ ludzi tam pracuje w tych niechtach i tak dalej, co właśnie Protasiewicz w dużej mierze wyśpiewał to wszystko tam właśnie służbom białoruskim, bo on tam był w jakimś konflikcie zresztą i się nie mylę, właśnie o pieniądze tam poszło, że już nie pamiętam nazwiska, ale chyba ten od niechty właśnie, że przez niego te pieniądze przychodziły. I on się tymi pieniędzmi bardzo niechętnie dzielił właśnie z resztą, że oni tam odwalali tę propagandową robotę, tak? A on sobie to wszystko sam brał i to jest takie... Ależ one przypominą waszego pana Morawieckiego też. Oto Polacy bogato żyją pewnie, raz tak. Pan Morawiecki tak rozrzuca pieniędzy. Tak, no jak nie Cichanowskiej, to ten teraz na... Ten dom białoruski, 50 milionów chyba poszło, który tam też jest właśnie tą instytucją wyłącznie propagandową. No ale dobrze. Może przechodząc dalej. Co sądzi pani o obchodach żołnierzy wyklętych, w których brał udział polski konsul? Czy słusznie go wydalono?
Myślę, że za propagandę działań i obchody żołnierzy przeklętych trzeba było nie tylko jednego konsula, ale wszystkich polskich dyplomatów wydalić z Białorusi i nie wpuścić na Białoruś, dopóki nie poproszą o przeprosiny na platformie międzynarodowej. Wystarczy, czyli dość już tolerować oszczerstwa i obelgi z Polski, tym bardziej popularyzacji ludobójstwa narodu białoruskiego. Od wyzwolenia zachodniej Białorusi minęło ponad 70 lat, a nasz zachodni sąsiad nadal bezceremonialnie ciągnie kołdrę do siebie. Myślę, że nadszedł czas, aby Białorusini postawili Rzeczpospolitą Polską na jej miejsce, a Polacy z Białorusi, tacy jak pani Borys, przeprowadzili się do swojej historycznej ojczyzny, do Polski, lub zaczęli podporządkowywać się prawodawstwa Republiki Białoruś. Polska szkoła w Brześciu, no ona jest już zatworzona, państwo pewnie wiedzą, brała czynny udział w postępującym zastępowaniu wartości narodowych. W białoruskich dzieciach wychowywali osób z właściwym dla Polski spojrzeniem na historię Białorusi. Propaganda polskiej literatury i sztuki odbywała się równolegle z heroizacją, czyli bohaterstwem ludobójstwa Białorusinów. Przygotowując dzieci do życia na nowej Białorusi, w ich głowach kształcili algorytm wolności i suwerenności przez pryzmat przeklętych żołnierzy. Ekstremistyczne działania polskiej szkoły z żołnierzami przeklętymi to tylko niewielka część ogromnego mechanizmu mającego na celu zniszczenie kodu kulturowego Białorusinów. I jeszcze tu, jak mówię o żołnierzach przeklętych, to chciałabym przypomnieć książkę polskiej pani, jej nazwisko Mroz czy Moroz, a nazywa się Między pamięcią a historią. I właśnie to o tych żołnierzach. Książka o spaleniu wsi Zaleszany, gdzie były Białorusiny, a o tych statystykę spalonych wsi Wólka-Wegonowska, Zaleszany, gmina Kleszczele, jakieś z tej, i trzecią wieś nie pamiętam. Te listy były opublikowane na stronach białoruskich zeszytów historycznych w Białymstoku. To jest naczelnym redaktorem Antoni Mironowicz tego wydania. I ta pani w tej książce też pisze, no ona z różnego punktu rozgląda tą sytuację. I mnie bardzo było ciekawe, w tej książce są zdjęcia i na zdjęciu pomnik poświęcony spaleniu wsi Zaleszany nie jest podpisano kim i za co. No, oczywiście, że byli spalone, jeżeli ja nie byłam w tych Zaleszanych, tylko po zdjęciu z jej książki może dojść do wniosku, ale nie napisane, że to bury spalił Białorusinów, że to był genocyd, to jest nie napisane. No, a co by zrobili Polacy, jeżeli bym to samo robili Białorusini w Polsce? I ja potem jeszcze obejrzałam na YouTube, konferencja była w Polsce i zaczynają mówić, że tu są bardzo źle umowy dla Polaków w Białorusi. No, ale nikt nigdy nic złego nie robił Polakom w Białorusi. A oczywiście, że ta część, jak pani Borys, jak jest finansowana z Polski i chce тут, i jak ty konsul, robić swoje sprawy, to a co by Polacy zrobili? Co by Polacy zrobili? Cukierki pewnie dali, jeżeli bym to samo robili Białorusini. A to w sumie jest trochę analogiczna sytuacja, no, bardzo podobna przynajmniej. To też bardzo oburzała ludzi, to znaczy rząd polski ten bardzo dobrze się dogadywał i wspierał generalnie Majdan na Ukrainie i te elity, które były z nim związane. I później powstała ta generalnie taka pewna sprzeczność, to znaczy no z jednej strony ten właśnie taki pozujący na patriotyczny, prawicowy rząd polski wspiera ukraińskich nacjonalistów, którzy odwołują się z kolei do Bandery, czyli można powiedzieć takich żołnierzy wyklętych tylko z Ukrainy, którzy mordowali Polaków, więc
No generalnie te takie, no polityka taka zorientowana na Amerykę, to właśnie ma to do siebie, że wszystkie takie narody tej wschodniej Europy, to wspiera się tam właśnie te lokalne takie nacjonalizmy, neonazizmy, żeby to właśnie wszystkich jeszcze bardziej skłócić tylko ze sobą, myślę. O, ja nie mogę, bardzo mnie boli serce za Polskę, bo wasz polski rząd to z czasem zrobi to, co z Ukrainą zrobili. A teraz jeszcze u was wojsko NATO, to ja myślę, że Polacy nie są radośni z tych kolonizatorów. No, może przechodząc już właśnie do kolejnego punktu. Co sądzi? O, sankcje. Właśnie o sankcjach na Białoruś oraz czemu nikt nie nałożył sankcji na Izrael, gdy no, dochodziło tam po prostu do sytuacji takiej, można powiedzieć, wojennej. Tam normalnie rakiety latają, tak? Na Białorusi. Nic podobnego nie miało miejsca przecież. I Protasiewicz tu, tak? No protestów na ulicach nie ma i zachodnie pieniądze już nie mogą zmusić wyjść protestować. Teraz są potrzebne sankcje, żeby wyszedł zgodniały naród. I tu proszę nie zapominać państwo o tym, że na Białorusi jest wszystko, żeby nie umrzeć z głodu od tych sankcji. Nie boimy się sankcji z kolonizowanej Europy. Z każdej sytuacji co najmniej są trzy wyjścia. Zastąpimy starzejącą Europę obiecującą współpracę perspektywną Azją. Sankcje europejskie zrobią Białoruś bardziej mocniejszą, chociaż i nie są one dla nas przyjemnymi. Europa zniszczy sama siebie swoimi sankcjami, a na Białorusi będzie wszystko w porządku. No co do Romana Protasiewicza, znajdującego się teraz na topie mediów, Białorusini czekają na wynik śledztwa i kary dla terrorysty. W Gulzy oraz Kruche z powodu działalności terrorystycznej, ekstremistycznej Białorusini nie wierzą, oprócz mnie. Ja przez telewizję uwierzyłam w głos Kruche i ja mam nadzieję, że baćka nie odda go do Ługańska na zabójstwo. Ja chcę, żeby terrorysta siedział na Białorusi. Niech siedzi chociaż i 20 lat, ale ja bardzo chcę, żeby to ten dziecko terrorysta miał szansę na poprawienie swoich błędów dobrymi uczynkami. No ja wiem, że z taką opinią wyglądam bardzo śmiesznie, ale to jest moje stawienie do osoby tego młodego dziecka terrorysty. I co mnie dziwi, to teraz jest potrzebny do Ługańska ten terrorysta, Protasiewicz. A po co go nie zabrali z Polski? Po co go nie zabrali z białoruskiego domu w Warszawie, kiedy prowadził Nechta? I teraz jeszcze po co ja szkoduję tego Protasiewicza? Bo ja całkowicie będę wierzyć temu wniosku śledztwa, wyniku śledztwa, który będzie dawać KGB Białorusi. A Ługańska właśnie ja nie będę wierzyć, dlatego że teraz Amerykanom trzeba zabić tego Protasiewicza. Po co go teraz chcą do Ługańska i tam mu śmiertelną karę będą robić? Po co, kiedy go brali współpracować do Nexta, kiedy on pracował dziennikarzem, przeprowadził protesty na Białorusi, po co wtedy go nie zabrali? A teraz można na tego Protasiewicza napisać to, co on robił i to, co on nie robił. Dlatego ja bardzo chcę, żeby baćka go nie oddał do Ługańska, a nasze KGB dobrze wszystko wyjaśni. No i narobił on dużo złych uczynków, ten chłopak, ale mam nadzieję, jest taki młody, że będzie on żyć i już nie będzie robić tych złych uczynków. A informację o Protasiewiczu zamieścił w internecie jeden z jego zespołu. Sam Protasiewicz mówił o tym w śledztwie filmowym o losie Ryanair w telewizji i w programu Marata Markowa, które państwo obejrzeli. Służby specjalne Białorusi nie mają wspólnego z lądowaniem samolotu.
Skłaniam się ku wersji wypowiedzianej przez ukraińskiego blogera Eduarda Hodosa o udziale Izraela w tej historii z udziałem Hamasu. W 2014 roku zastrzelili samolot nad Ukrainą, aby odwrócić uwagę od izraelskiej operacji wojskowej w Gazie. A teraz w tym samym celu i dla sankcji też wylądowali samolot w Mińsku. No to jedna z wersji, która, no ja obejrzałam różne też zasoby wideo i to mnie bardziej przekonała wersja Hodosa. Informacje o minie samolotu napłynęli jednocześnie ze Szwajcarii do Aten, Wilna i Białorusi. Pilot samolot zawrócił na granicy z Litwą i poleciał do Mińska. Mimo, że do Wilna pozostało 70 km, a do Mińska 200 km, samolot zawrócił się koło elektrowni atomowej. Na komendę prezydenta Białorusi zostali uruchomione wszystkie systemy ochrony elektrowni atomowej, w tym obrony przeciwlotniczej. Wszystkie systemy były w pewnej gotowości bojowej. I przed nałożeniem sankcji dobrze byłoby demokratycznej Europy zrekompensować straty gospodarcze Białorusi związane z lądowaniem tego samolotu, a potem już otwierać usta i coś mówić. Mhm. Bo to też jest właśnie bardzo ciekawa teoria z tą prowokacją, bo w mediach to się właśnie mówi, że to... Łukaszenka sobie wszystko wymyślił, że tam odkrył, że Protasiewicz tam leci tym samolotem, więc go tam jeszcze w ostatniej chwili zawrócił. Skąd mógł to wiedzieć Łukaszenko, jeżeli dane o pasażerach na Białoruś nikt nie dawał? To, co oni wymyślili, że tam było KGB, tam trzy ludzie, którzy zostali się w Białorusi z tego samolotu, dwa jechali do domu i trzeci Protasiewicz. I Protasiewicza w internecie zmieścili go koledzy. Skąd by wiedziało to KGB Białorusi? A po co wtedy nie wylądował Łukaszenko samolot, którym latał z Cichanowska nad Białorusią? Mhm. Jeszcze się w ogóle ten pojawiło w tym wywiadzie, że to chyba jakiś w ogóle jego znajomi tam chyba w ogóle coś odpowiadali w związku z tym samolotem, już nie pamiętam, już tam nie będę teraz kręcić. Ale to jest generalnie bardzo, bardzo ciekawa właśnie sytuacja z tym, jak to jest w ogóle właśnie zamotane w mediach. Mhm. Tak, ale tego samolotu jeszcze, o którym mówili zachodnie media, jakby samolot nasz MiG-24 zmusił wylądować ten samolot od granicy Litwy, a pasażerowie nie zobaczyli tego MiG. No ale to było niebezpiecznie. Jeżeli by Łukaszenko nie pozwolił wylądować u nas ten samolot, to wszystko jedno byłby skandal. Бо два листи дослали на емейл до нашого Білавія, лотніска. І якщо б не було на Білорусі реакції, то повідомили б, що був пасажир в самоті Рейнер загроження життя, а диктатор не дозволив вилондовити цей самоліт. No to śmiesznie, bo po prostu wygląda ta Europa. Ja już nie mogę obejrzeć na YouTube wasze nowości, bo po prostu to marnowanie czasu, no to nie jest prawda. To jest strasznie taka naiwna wersja, tak. Myślę, że wszyscy proste ludzie, naród europejski rozumie, że to po prostu trzeba... No po co ja zaczęłam mówić o tej wojnie na początku tego wywiadu? Po to, że wszystko idzie do wojny. Z tym można się nie zgadzać, ale ile już tysięcy żołnierzy są na terenach Polski. Dla nich Polska rozwija infrastrukturę, samoloty. Polskie media pewnie tego nie pokazują, że samoloty już nie jeden raz przylatali do naszej granicy. I pierwszy raz, kiedy przylatał samolot NATO
то на наступного дня было где-то в новостях, что наше Министерство справ заграничных запрошало, ну, тоже амбассады польском когось, чтобы выясняли то питание. По что? А они попросту провокуют. Угу. Они провокуют. И теперь, как они уже не могут выводить на улицы наших националистов, бо они не идут попросту, а то под цим потрібні санкції. Санкції, щоб ми стали бідні, убогі, вийшли на вулиці за хлібом. А як того не буде, бо зараз нас вспіра Росія, нам дуже допомагає Росія, дуже допомагають нам хіни. І Росія попросту не по тому, що Росія так любить Білорусь, а для того попросту, що якщо Білорусь буде Майдан, то військо НАТО буде коло границі російської. І по тому Росія нас ніколи не відда НАТО. НАТО. Uh-huh. А НАТО, я єстем певна, дай Бог, щоб то був мій бунт, я єстем певна, що як санкції не помогуть, то вони зачнуть стріляти. Бо уже в ваших медіах роблять з нашого президента диктатора, з Білорусі, якби тут диктатор мордерця, тримає цілий край в страху. По це вони роблять му такий образ. А то, що робили з Каддафі, Каддафі теж називали диктором, терористом, потім американські безпілотники. Або забіяли того Каддафі і попросту пшигнали протестантів, спецназ пшигнав потім. Mm-hmm. І що зараз з Лібією, де їх демократія? Це вони знищили попросту край. А Лукашенку їм ніхто не да так бомбардувати Білорусь, як вони хочуть. Бо американці тільки можуть мовити, що у них є ну, воєнна техніка. Вони мовлять. А Росія показує це у Росії. І мені попросту болить серце, що якщо почне ще там війна, Росія нас не відда. Але вона буде бити НАТО так, що я не знаю, що зостане ще від Польщі. А при чим тут є Польща? Польський народ під час Другої війни світової теж дуже пережив. І зараз НАТО тут буде робити війни з Росією, з Білорусією. І лілят потім Польська буде вставати з колян. Mm-hmm. І чи зостане ще це от той польський, не пам'ятам, як називає ще пан, такий уж в лятах. Певні, быть може, зимою було відео, я навіть робила репоста на Фейсбуку, і він теж аналізував ту ситуацію нашому техніку воєнну. На здоров'я. То мам, алергія, кашель, катар і кашель, кашель, ага, алергія. Я на щастя ще в тим року не біжу, а так от теж алергік є то. Ну, але прошу, ну, прошу. Так, мені... Ну, то що я ще пану повідять? Я так і тим разом робила крутіше відповіді, ніж зешлом, бо там мені пан Рафал повідав, що і вже півтори години розмовляємо з панем, і вже нас ніхто не слухає. Wtedy to w ogóle na żywo leciało, więc ten. No nie wiem, już jest tam 40 minut. Piąte pytanie w zasadzie już jest odpowiedziane, bo to było właśnie o wywiad Protasiewicza i jego łez, no to już tam właśnie jest rozwinięty temat. Możemy jeszcze tak luźniej właśnie porozmawiać o właśnie tych tematach, czy to nadchodzącego konfliktu i tak dalej, żeby go tam wyczerpać do końca. Mm. No o jakich tematach? Tylko nie tak szybko, niech pan mówi. A, przepraszam. To też dawno nie robiłem audycji, się troszeczkę stresuję, więc mówię też trochę szybciej i tak dalej. No. Ale bardzo ciekawą rzecz właśnie pani zauważyła. W kontekście tych sankcji, że to się generalnie Europie nie opłaca, ponieważ Białoruś tak czy siak może sobie poradzić, na przykład właśnie rozwijając dalej jakąś wymianę handlową z Rosją czy z Chinami, które to przecież Chiny kontynuują inicjatywę Belt and Road, czyli ten wielki szlak handlowy lądowy, więc Białoruś jak najbardziej może sobie poradzić.
A wszystkie te działania, A Białoruś które. sobie już radzi. A Białoruś sobie już radzi. Czy wiedzą państwo europejskie, ile czego w tym suche mleko i nawet chleb, ile czego Białoruś już kilka lat sprzedaje Chinom? To jak Europa chce nałożyć na nas sankcje, no oczywiście, że jak samoloty nasze nie będą latać, to Belawia trzeba wybierać inne kierunki. I to będziemy gubić pieniądze na tych kierunkach, na których teraz sankcje, i szukać inne wyjście. No a w ostatnim w Białorusi jest wszystko. Gaz nam daje Rosja. A nieft, nie wiem jak po polsku nieft zapomniałam, no to kupujemy. A, tak, tak, tak. Ale mamy elektrownię atomową. Mamy swój przemysł. Nasz batька zawsze potrzebował, żeby to, co, żeby staraliśmy robić takie przedsiębiorstwa, żeby produkować dla siebie sami, a nie kupować u kogoś. Dla Rosji, co dotyczy artykułów spożywczych, no to po to, że biedny naród głodny powinien wyjść na ulicę, to u nas tyle, ile na, Europa sama sobie tyle nie produkuje. U nas ja, Białorusi, chodzę do sklepu, ja białoruski jeszcze nie wszystkie sery zjadła i zjadłam i nowe przedsiębiorstwa. To u nas kupują już dawno. I jedzenie dla dzieci sprzedajemy. My dużo czego sprzedajemy, i w tym technikę. Na przykład nie tak dawno, nie wiem czy obejrzeli państwo, nasze są już traktory bez kierowców, lazy bez kierowców. U nas nauka bardzo dobrze się rozwija. Na Białorusi działają techniczne takie parki, technopark, żeby młodzież już podczas nauczania na uniwersytetach, czy ten, u nas w Mińsku jest Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, ja tam wykładam też jedną przedmiot. Krajoznawstwo, przedmiot ja wykładam tam, tak, tak. To na tym uniwersytecie działają dwa technoparki. Jeden dla dzieci, na przykład pana dziecko nauczy się w szkole i ono już może pojechać na 3 tygodnie do tego technoparku, no żeby dziecko już coś zobaczyło i wybrało sobie zawód. Potem to dziecko na przykład uczy się na uniwersytecie, dziecko może robić swój projekt, a państwo w tym technoparku za darmo, dziecko nic nie płaci, jego rodzice, studenci mogą realizować swoje projekty, które im przynoszą pieniądze. I na przykład był taki student, Lewkow go nazwisko, imienia być może Kirzył, bo jeszcze imienia popłątać, to on tam zrobił coś z gazem, ja nie wiem jak to po polsku powiedzieć, teraz on swoje przedsiębiorstwo na Białorusi, swój biznes i w Rosji, z Kolkowa. Tam go przedsiębiorstwa. Na Białorusi rozwija się nauka. Nas po prostu europejskie media pokazywają tak, jakby my tu jesteśmy niedźwiedzie. A niech najpierw Europejczycy przyjedą i zobaczą w ogóle, co tu jest. Dlatego my głodne na ulicy nie będziemy wychodzić. A to, co będziemy rozwijać kierunki teraz z Azją, z Chinami jeszcze najbardziej, z Rosją. To powiedział nasz prezydent w swoim zwrocie do parlamentu, bo państwo rozumieją, że ja jestem bibliografem i wykładowcem krajoznawstwa przedmiotu. Ja nie jestem politykiem i w tym wywiadzie ja mówię, ja zawsze obejrzę, po co ja prosiłam Rafała o niedzielę, żeby jeszcze raz obejrzeć różnie. Ja zobaczyłam i co rosyjscy politolodzy mówią, i ukraińskie blogery, i nasze różne polityki co mówią, co mówi batько.
co ja do jakiego wniosku ja doszłam. I jeszcze zapomniałam powiedzieć co do tego Protasiewicza, to rosyjska politolog, ja jej o niej mówiła w zeszłym swoim wywiadzie, ona powiedziała, że Białoruś pierwsze miejsce z Kanadą i Bruneiem po medycyńskim leczeniu obywateli swoich. To ja teraz już pamiętam, tą pani ma na imię Helena Ponomarzewa, politolog, i ta pani to jedna osoba, to mi szkoda Protasiewicza bardzo, i ta pani rosyjska, doktor habilitowany nauk politycznych, ona mówiła, że ona mu też wierzy, że on ma skruchę. On analizowała jeszcze go i kiedy mówię z dźwiękiem w telewizji i bez, no ona jeszcze spróbowała jako psycholog i ona dawała naszej telewizji wywiad, w którym też mówiła, że ona mu wierzy. A po co mi szkoda tego Protasiewicza, bo mnie bardzo dziwią go rodzice, bo Roman Protasiewicz, kiedy był po szkole, on uczył się w liceum Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego. I on nawet dostawał jakiś tam certyfikat w Rosji od jakiegoś kosmonaut, kosmos, to dziecko. Potem to dziecko dołączyło do polityki. A potem on mówił, w to pewnie 19 lat już potrafił do Ukrainy. To mi go szkoda, po to, że ja widzę, że on jest taki aktywny, emocjonalny. No ale jak mogli rodzice go odpuścić, nawet ze względu tego, że ich dziecko tam po prostu mogli zabić, a oni go odpuścili. Potem tam jakieś zasoby piszą, że go tam matka wyrzucała z domu. А зараз, ну, он контактував зі своїми родичами в Варшаві. І то, певне, що він нам мовив для тієї матки, не є дивне. То, що мовив Протасевич в телевізії. І без взгляду на то, як, тем, як Роман тем повідяв, що за тим матком стоїм чи з білоруського дому в Варшаві, його родиці то мовим, що їм підповіділи. Ну, по це в такій ситуації, де син є вже під слідством, матка мовить то, що хочуть чи, хто ну, віддав до того слідства сина. То попросту, ежели би то був Павел Латушко, наприклад, то Павел Латушко мені є шкода. О, ще Латушко був на такій цікавій імпрезі, і там був один політолог, ктуже, ну, такі має стосунки з адміністрацією президента. І він повідяв, що Павел Латушко незадовго до виборів писав до президента ліст. Юж не повідяв він нам, що Латушко просив у президента, але там пан го назвисько Щокін, он часто є в білоруській телевізії, і он повідяв, що Латушко в своєму лісті порівнював президента Білорусі навіть з Богом, а потім вийшов на протест. І Латушко, так, і Латушко, і коли там Щокін повідяв, що Латушко, коли був міністром справ заграничних, ким він там ще був, отримував дуже боючи попонтати там кілька тисяч доларів заробок місячні, і зараз Латушко ще хоче заробити в Польщі, поїхав, то Латушко не було б шкода навіть за зради панству, якщо б його судили. А тем Протасевич, то попросту, то було дєцько, яке одразу потрофило до тієї України, до того Азову. А хто там є? Быть може, він зрозумів, до кого потрафив, коли тільки потрафив. А ж очікати стонк не можу, бо його би там забіяли попросту. І то, що робили, наприклад, то, ну, він мав там таке ім'я Кім. Показали його здєнчик, де він в військовому убранню. Так, з карабіном. Так, ну, але, якщо КГБ Білорусі буде мовити, що направді Протасевич забіє у людей,
Ja KGB będę wierzyć, dlatego że KGB nie ma sensu winić Protasiewicza w tych zabójstwach na Donbasie, czy gdzie on tam był. Nie ma sensu winić. A Ukraina, która znajduje się pod nogami Ameryki, teraz może mówić i robić winnym Protasiewicza, czym tylko będą chcieli. Po co oni go nie potrzebowali, jak on był w Polsce? To tu po prostu trzeba, żeby było takie śledztwo i dobrze, że on potrafił na Białoruś ten Protasiewicz. Mhm. No to jest taka właśnie sprawa, że no to jest taki bohater, ale już właśnie jak zaczęły wychodzić te informacje, że no w tym Azowie działał i tak dalej, no to już jest... No mają problem w Polsce i na Zachodzie, bo tam po jego stronie stawała i ta lewica parlamentarna, jakiś Biedroń i tak dalej, co oni tam generalnie tam nacjonalistów nie lubią, potępiają, ale tego Protasiewicza to uwielbiali, więc no, wyglądało to dosyć śmiesznie z ich strony. Tak, tak, bo jeżeli wy tak liczyli, Ukraina, trzeba było od razu go zabrać. Po co ja wierzę w Golzy, Białorusini tu piszą w komentarzach na Facebooku, że on szkoduje tylko siebie, że to aligatora są łzy. Ja wierzę w to, że człowiek może mieć skruchę. Paść, upaść nisko może każdy człowiek, jakby wysoko on nie siedział. I po prostu ludzie możemy rozumieć siebie, że my mamy skruchę, a kogoś nam zrozumieć ciężko. Tym bardziej, że kiedy on mówił w telewizji, on długo się trzymał. I powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę na to, że wywiad Marat Marków przeprowadził 4 godziny. A nam w telewizji pokazali 1,5 godziny. I za te 4 godziny to dziecko przez siebie jeszcze raz te emocje, wszystko przypomniał. To mi bardzo szkoda. I powiem Państwu szczerze, że mnie KGB Białorusi nie puści do Protasiewicza. A jeżeli by puścili, to ja bym mu ikonę Matki Boskiej jeszcze odniosła bym i Świętej Wody. Mi go ciężko, bo to, no, to mamy, kto wierzy w Boga, kto nie wierzy, mamy każdy swój krzyż. I ja wierzę w to, że on ma skruchę. I ja chcę, żeby on żył. Mam nadzieję, że go nie odda baćko na zabójstwo do Ługańska. Bardzo tego chcę. Niech żyje i robi dobre uczynki. Na co jeszcze nie odpowiedziała, bo ja jestem taka emocjonalna, mnie może nieść w jakieś strony. O czym zapomniałam? Tak, a to wydaje mi się, że wszystko jest właśnie poruszone. Teraz już tak właśnie bardziej kończymy. Jeśli już temat jest, można powiedzieć, wyczerpany, to można będzie kończyć. Rozmawiamy już te mniej więcej 50 minut z tego, co widzę. Więc... No dziękuję bardzo za zaproszenie. Życzę bardzo dużo szczęścia Polakom. Już nie byłam długo w Polsce. Bardzo lubię wasz kraj i bardzo mnie niepokoi sytuacja. Bo jeżeli mamy pretensje, to do polskiego rządu. Nie mamy pretensji do prostych Polaków, bo my rozumiemy, że Polacy są ofiarą polskiego rządu. I bardzo zapraszam Polaków na Białoruś. Niech przyjedą i zobaczą to, co pokazywał Ciechanowski w swoich reportażach do tych wyborów. Ciechanowski po prostu wyszukiwał, no, na każdej wsi jest jakiś problem. Ale u nas dużo wszędzie jest czysto, dobre, spokojnie wszędzie. Przyjeżdżajcie, szanowni państwo, na Białoruś i zobaczcie wszystko na własne oczy. Ja dziękuję i dziękuję też oczywiście w imieniu słuchaczy za to, że właśnie przyszłaś i opowiedziałaś, bo to jest jednak takie no, okno na to, co się dzieje na Białorusi, ponieważ no, w polskich mediach no, to już parę razy mówiliśmy, jak to wygląda, a rzeczywistość jednak jest... okazuje się zupełnie inna, więc jeszcze raz dzięki i na pewno zapraszamy do jakichś kolejnych rozmów, kiedy będzie okazja. Okej. No wtedy czekam na link. Oczywiście. Posłucham to wtedy i sama siebie, no.
Oczywiście. No do zobaczenia, do usłyszenia, do widzenia. Cześć.